LG G2 Mini to miniaturowa wersja zeszłorocznego flagowca. Mimo tego, że jest to nieco okrojony model względem pierwowzoru, jest to nadal świetne urządzenie. Zapraszam do jego recenzji. Zacznijmy od omówienia wyglądu i poszczególnych elementów smartfona. Na froncie od góry znajdziemy kamerkę do wideorozmów, głośnik oraz podstawowe czujniki. Na dolnym boku ulokowano dwa głośniczki oraz port micro USB. Na górze wejście słuchawkowe, port podczerwieni oraz dodatkowy mikrofon. Na tyle swoje miejsce znalazły przyciski głośności i zasilania oraz aparat główny z diodą LED. Pod klapką znajdziemy baterię o pojemności 2440 mAh oraz slot na karty microSD oraz microSIM. Klapka jest dość elastyczna, a dodatkowo świetnie wykonana. Przejdźmy do samego urządzenia i systemu. Smartfon działa bardzo płynnie, dotyk działa perfekcyjnie, a poszczególne elementy ładują się w mgnieniu oka. Oczywiście od czasu do czasu zdarzały się jakieś spowolnienia, ale pamiętajmy, że jest to telefon ze średniej półki. Producent w G2 Mini zaimplementował 1 GB pamięci RAM, która w zupełności starcza podczas normalnego użytkowania. W ustawieniach możemy zarządzać niemal każdą aplikacją czy funkcją dostępną w smartfonie. Dużą zaletą systemu są wszechobecne dodatki, dzięki którym możemy dowolnie spersonalizować wygląd interfejsu czy ułatwić korzystanie ze smartfona. Najważniejsze funkcje przedstawię w dalszej części filmu. Całość jest oparta o system operacyjny Android w wersji 4.4 KitKat. Pierwszą z ciekawych funkcji systemu jest możliwość zmieniania kolejności, ilości czy koloru przycisków systemowych. Możemy ustawić ich maksymalnie 5 w 4 różnych wersjach kolorystycznych. W nakładce możemy zmieniać niemal wszystko, łącznie z efektami blokowania, jak i odblokowywania urządzenia. W smartfonie nie zabrakło funkcji bezpieczeństwa. Jedną z nich, która bardzo przypadła mi do gustu, jest Knockout. Dzięki niemu, po ustaleniu przez nas kolejności wybieranych części ekranu i zatwierdzeniu awaryjnego kodu PIN, możemy odblokowywać urządzenie, nawet nie podświetlając jego ekranu. Jest to bardzo fajna funkcja, szczególnie gdy smartfon leży na biurku i nie mamy dostępu do przycisków umiejscowionych z tyłu urządzenia. Oczywiście w smartfonie znajdziemy standardowe sposoby odblokowywania, takie jak na przykład symbol. LG G2 Mini możemy zdefiniować nawet wygląd kropek, które łączymy w celu odblokowania telefonu. Na początku filmu wspomniałem, że na górze urządzenia wbudowano port podczerwieni. Producent zadbał o swoich użytkowników, instalując prostą aplikację do jego obsługi. Dzięki niej mamy możliwość sterowania naszymi urządzeniami, takimi jak telewizor czy odtwarzacze płyt, niemal każdego producenta. Niestety podczerwień nie działa tutaj perfekcyjnie. Aby na przykład przełączyć program w telewizorze, musimy dokładnie w niego wycelować, żeby całość zadziałała. W systemie znajdziemy kolejny miły dodatek od producenta. Są to miniaturowe, podstawowe aplikacje, które możemy dowolnie wybierać, zmieniać ich rozmiar czy poziom przeźroczystości. Maksymalnie możemy uruchomić 2 takie miniaturowe programy, które są widoczne na każdym pulpicie i w każdej aplikacji. Producent zaimplementował w systemie jeszcze jedną fajną funkcję, a konkretniej konto gościa. Po ustaleniu oddzielnego symbolu odblokowania mamy dostępne jakby 2 konta użytkowników. Podstawowe ze wszystkimi opcjami oraz drugie z ograniczoną, wybraną przez nas funkcjonalnością. Jest to bardzo dobre, w szczególności gdy udostępniamy telefon innej osobie, a niekoniecznie chcemy, by miała pełny wgląd w nasze pliki. Warto dodać, że w trybie gościa nie można przełączać żadnych ustawień, więc nie musimy się o nic martwić. Co do wyświetlacza, o przekątnej 4,7 cala nie mam żadnych zastrzeżeń. Kolory są bardzo żywe, kąty widzenia przyzwoite, a dodatkowo wszystkie wyświetlane treści są widoczne nawet w nieco jaśniejszym otoczeniu. Co prawda nie jest to ekran Full HD, ale pojedyncze piksele są tu prawie niezauważalne. Minusem jest brak wbudowanego czujnika światła, przez co na przykład wychodząc na zewnątrz musimy pamiętać o ręcznym rozjaśnieniu ekranu,
przeciwnym razie obraz będzie mało widoczny. Co do płynności, LG G2 Mini radzi sobie bardzo dobrze ze wszystkimi, nawet bardziej wymagającymi grami, więc miłośnicy gier mobilnych będą zadowoleni. Jedyne spadki płynności możemy uświadczyć, gdy klawiszem Home wyjdziemy z gry do pulpitu głównego. Co do wbudowanej przeglądarki internetowej, działa ona bardzo płynnie. Przy dobrym łączu, czy to na Wi-Fi, czy przy transmisji danych, strony ładują się bardzo szybko. Wielu z Was na pewno zainteresuje się testami syntetycznymi. Wyniki z najpopularniejszych benchmarków przedstawiają się następująco. Aplikacja aparatu została wyposażona we wszystkie podstawowe tryby. Aparat o rozdzielczości 8 megapikseli pozwala robić przyzwoite zdjęcia i nagrywać dobre filmy. Podsumowując, LG G2 Mini to idealne urządzenie dla osób, które nie chcą mieć telefonu o dużej przekątnej ekranu. Mimo tego, że podzespoły są nieco gorsze niż w topowych modelach czołowych producentów, to urządzenie przy codziennym użytkowaniu radzi sobie całkiem dobrze. Myślę, że przy obecnej cenie wynoszącej około 750 zł będzie trudno znaleźć smartfona, który będzie działał tak płynnie, jednocześnie oferując nam mnóstwo przydatnych funkcji. Mi osobiście w smartfonach innych producentów bardzo brakuje tak prostej funkcji jak NokCode, o której opowiadałem wcześniej. Zapraszam do zapoznania się z pisemną wersją recenzji, do której link będzie dostępny w opisie filmu.